No cudownie. Śnieżek, śnieżek. Myśmy już z Krzysztofem dzisiaj rano biegali po śniegu. A idę teraz szybko nad rzeczkę. Dzisiaj mam w planie 5-minutową kąpiel, żeby coś przetestować, ale to wam opowiem z rzeczki. Złowieszczo dzisiaj. Jeszcze nieco, ale super jest, co za aura. Geniusz. Geniusz. Co tam, Leśku? Nie wiem, czy mi to dzisiaj coś wyjdzie z tego wideo, bo... Bo jest taka pogoda, że jest mało światła. No, on próbuje całą wodę wypić. Nie wiem, czy mi coś tutaj z tego filmu wyjdzie, z tej ostrości. Zobaczcie, jak jest przecudownie. Siedzę w wodzie, śnieg dookoła i śnieg pada. Można by się zastanowić, dlaczego nie mam czapeczki. Siedzę po pachy, no staram się wejść po pachy. Są podobno 3 stopnie zanurzenia. Można wejść po szyję. Po szyję to mi ciężko, bo musiałabym zanurzyć ręce. Gdzieś mam taki opór psychiczny z zanurzeniem tych rąk. Być może, że jak przyjdę bez aparatu, no to wtedy zanurzę, może się odważy, no ale to z drugiej strony jest też tak, że powinniśmy to dopasować do siebie, co jest bardzo indywidualne. Ja dzisiaj mam w planie siedzieć krócej, mam w planie siedzieć 5 minut. Dlaczego? Dlatego, że no, siedziałam już 18, siedziałam 10, 12, testowałam różne czasy dla siebie. Woda jest zdecydowanie zimniejsza, zdecydowanie, bo ona z dnia na dzień temperatura spada. Dzisiaj jest, próbuję tutaj dobrze odczytać, nie wiem, czy to jest chyba 3 stopnie albo 4 stopnie ma woda dzisiaj. No więc wiecie, to już jest tak chłodno. Mówi się, że bezpiecznie się wchodzi na czas. Tyle, ile ma woda, tyle powinniśmy siedzieć w wodzie. Natomiast to jest bardzo, bardzo indywidualne. To, co czytałam na temat czasu bycia w wodzie, to są między 30 sekund po prostu tylko zanurzenie, a nawet 20 minut, więc osoby, które mi tutaj pisały wcześniej na YouTubie, że za długo siedzę, że dostanę reumatyzmu i tak dalej, no to kochani, przestudiowałam literaturę i dalej będę na pewno jeszcze temat zgłębiać, bo jest jeszcze parę publikacji do przeczytania, więc to nie do końca tak jest, to nieprawda, że powinniśmy siedzieć tak krótko, bo jak siedzimy dłużej, to jest reumatyzm, to są takie mity. Fakt jest taki, widzę różnicę, bo przecież nadawałam do was jeszcze jakiś czas temu, 1 listopada, kiedy woda miała 10 stopni i siedziałam 18 minut i było mi naprawdę bardzo przyjemnie. A dzisiaj temperatura wody jest 3 stopnie i potworne zimno po prostu w stopy. Potwornie, pomimo że już dzisiaj byłam wcześniej na śniegu, chodziłam po śniegu. To jednak czuć. Nie jest mi zimno tutaj w barki, nie jest mi zimno w głowę, nic nie wieje zresztą, ja jestem w takim wgłębieniu, nie jest mi zimno w dłonie. Zresztą zauważyłam, że zimne prysznice, kąpiele, ale też takie niedoubieranie się i chodzenie na spacer w zimnie powoduje, że ta tolerancja u mnie też wzrasta. Ale opowiadałam wam też w filmach, że jak wychodzę z wody, to mam taką telepawkę. No to po prostu jest podobno normalne. Organizm wpada w taką lekką hipotermię, no i próbuje wrócić temperaturą. Jak siedzę w wodzie, to po prostu czuję takie igiełki. Igiełki wszędzie na całym ciele. Widać, że te naczynia krwionośne się mocno przykurczyły. Potwornie zimno w stopy. I jestem ciekawa, czy jak wyjdę po tych 5 minutach, to czy będę miała też tą telepawkę, którą miałam w domu. Podobno to jest takie złote 5 minut, że się nie ma, ale w innych źródłach z kolei czytałam, że to jest normalne, że po każdym wyjściu z wody, chyba że było naprawdę mega, mega krótkie, 30 sekund, 1 minuta, że nie ma takiej telepawki. No ja wychodząc z wody po tych 10 minutach, 12, zawsze mam tą telepawkę i ta telepawka trwa około 15 minut. Piję sobie wtedy ciepłą herbatę, idę do ciepłego domu, wiecie. Każdy powinien odpowiadać za siebie, każdy powinien sprawdzić, co dla niego jest dobre. Ja mam rzeczkę zaraz za domem, w domu się rozgrzewam. Dzisiaj sobie zrobiłam krótką gimnastykę, wcześniej też miałam ekspozycję na zimno, no bo biegaliśmy z synem po trawniku. No, a ile w wodzie siedzieć, no to myślę, że indywidualnie wam ciało podpowiada. Zobaczcie, że ja siedzę tutaj, mówię do was, nic się nie trzęsę, nie trzęsą mi się ręce. Mówię składnie, to znaczy, że mój mózg prawidłowo pracuje, prawidłowo zareagował, skurczyły się naczynia krwionośne.
Nie mam nawet przyspieszonego oddechu, więc to jest tylko taki moment, kiedy się wchodzi do wody. Fakt jest taki, że jak się tak poruszam teraz w wodzie, to faktycznie jest takie uczucie takich igieł po prostu, że aż tak kłuje. No i zobaczymy, że jak przyjdę do domu, nagram dla Was resztę tego filmu z domu, czy będzie taka telepawka. Także w dalszej części filmu jeszcze Wam parę rzeczy opowiem, a już jest 5 minut, więc postanowię wyjść, chociaż naprawdę mi się tutaj miło siedzi, no ale właśnie chcę zrobić ten eksperyment. Czy 5 minut będzie lepsze niż 18 minut? Na pewno jest różnica między wodą 10 stopni a 3 stopnie. Kochani, to jest kolosalna różnica, jeśli chodzi o odczucia i długość siedzenia w wodzie. No powiem Wam, że w tej temperaturze wody, to nawet jak idę teraz, to czuję, że po moim całym ciele po prostu jakieś takie igły chodzą. Mega dziwne uczucie, którego nie było w temperaturze tej poprzedniej, czyli tych 6 nawet stopniach. Temperatura 3 stopnie to jest zupełnie coś innego. O, tam jest mój pies. Mega, mega chłodno. Puff. No, wyszłam z wody. Byłam w wodzie 5 minut, może 6. Później dobiegam do domu i jak biegam, to pogubiłam swoje laćki. To dlatego, że po prostu stopnie czułam. Powiem Wam, że różnica w wodzie 3 stopnie, a 6 stopni, a 10 stopni to jest niewiarygodna różnica. To się nie da porównać. Po prostu w wodzie 3 stopnie naprawdę bardzo szybko kłuje całe ciało. I co, jeśli chodzi o telepawki, to ja już widzę, że po prostu dostaję telepawkę. Czyli nieprawdą jest z tą telepawką, że jak się jest dłużej, to się ma telepawkę i to jest złe. I ktoś mi mówił, to siedź krócej, nie będziesz mieć telepawki. Czy jak siedzisz krócej, bo jak widać, już mi się ręce zaczynają trzęść. Więc telepawka jest tak czy tak, bo organizm próbuje odzyskać teraz ciepło i po prostu chce, żeby to ciepło szybciej mu się włączyło, a żeby mu się włączyło ciepło, no to się musi potelepać. To jest naturalny mechanizm. Jak się potelepie, no to po prostu wtedy się piec włącza. To jest taki mechanizm obronny, ale też przyspieszający ogrzewanie, no bo telepanie uruchamia nasze mięśnie. A ja Wam pokażę teraz moje śniadanie. To będzie 5 jaj sadzonych. Do tego ciepła herbatka. No i pędzę do pracy. Dzisiaj mam dzień dresa. Chyba będę Wam skończyć opowiadanie, już się przestałam trząść, więc nie mogę się nazwać zaawansowanym morsem, absolutnie, bo w porównaniu do morsów, którzy morsują już któryś sezon, to absolutnie nie. Natomiast ilość wejść do wody, no już faktycznie trochę tak. Najpierw 1 listopada wchodziłam dzień po dniu, 4 dni z rzędu. No a teraz staram się regularnie wchodzić, czyli moja regularność polega na tym, że wchodzę 2-3 razy w tygodniu, różnie to bywa. Czasami wchodzę dzień po dniu, no bo nie mam takiej możliwości, żeby sobie zrobić to w określonych interwałach. Zresztą pewnie osoby, które morsują, wiedzą, jak to jest, bo no, gdzieś tam trzeba dojechać, jest określoną porą widno czy ciemno. I dzisiaj też miałam taki problem, że ja do pracy zwykle wyjeżdżam 7:20, dzisiaj mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjechać później. Ale no jest, mamy końcówkę listopada i się robi coraz później jasno, więc mam taki problem, że może się nie udać przez pewien czas, w szczególności w grudniu, morsować z samego rana. No dobra, ale mam pewne porównania między tym, kiedy wchodziłam do temperatury wody, bo to się zadziało w krótkim okresie czasu, nie? I na początku listopada ta temperatura wody była 10 stopni i temperatura powietrza, no różnie była, tak 12, 13, nawet 16 się zdarzyło, no ale rano jak wchodziłam, to było tak koło 8, więc temperatura wody też była w sumie cieplejsza od powietrza. No to nieporównywalnie, tak? To można było po prostu siedzieć, 18 minut siedziałam, odpalił mi się piec, było super. Natomiast po wyjściu z wody potężna telepawka, ale to ona pojawia się tak mniej więcej 15-20 minut po wejściu do ciepłego i myślę, że to jest związane z tym, że rusza mi krążenie po prostu i organizm zaczyna mielić tą zimną krew, więc dochodzi do wychłodzenia i musi zacząć produkować więcej ciepła.
Później temperatura wody zaczynała spadać i ta temperatura wody była gdzieś w granicach 6 stopni. Na dworze było różnie 2, 3, 4 stopnie. No to też dało się wysiedzieć te 10, 15 minut. 10 to mi nawet troszkę mało było. Co dziwne, bo w sumie jak na początkującego morsa wejście na taki czas absolutnie nikomu nie polecam. Mówi się, że bezpiecznie jest wejść właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, na taką ilość minut, jaka jest temperatura wody. No, natomiast początkującym zaleca się, żeby wchodzili na jeszcze krócej. Zawsze z instruktorem, zawsze po rozgrzewce. I pamiętajcie, że wchodzenie do wody to absolutnie nie jest bicie własnych rekordów. Po tym, jak pojawiły się komentarze pod moimi filmami, zaczęłam drążyć temat, na jak długo wchodzić. Powiem Wam, że tutaj jest mega dużo rozbieżności. Niektórzy mówią, że na krótko, niektórzy mówią, że 5-7 minut to jest absolutny maks i w ogóle nie siedzimy dłużej. Inni mówią, że wchodzą na 20 minut i czują się świetnie. Absolutnie to nie jest bicie rekordów. Nie powinniśmy tutaj chwalić się w internecie i mówić, ja siedziałem tyle, ty to jesteś cieć malinowy, bo ty siedziałeś krócej. Absolutnie tak to nie działa. Każdy powinien dopasować tempo wchodzenia, może nie tempo wchodzenia, ale częstotliwość. Na pewno nie dzień po dniu. No ja tak zrobiłam, ale ja też mam młody organizm. Dobrze się czuję, jestem zdrowa, nie mam żadnych dolegliwości zdrowotnych. Natomiast jeżeli ktoś nie czuje się dobrze, nie wie, w jakim stanie ma organizm, to jednak nie zaleca się takiej częstotliwości, bo to jest dla organizmu duży wysiłek, to jest jak trening, to jest szok, te naczynia krwionośne się muszą mocno skurczyć, więc tu zawsze zalecam konsultację u lekarza, sprawdzenie swojego organizmu u kardiologa, u lekarza pierwszego kontaktu również, zbadanie się, czy w ogóle jesteście osobami, które mogą wejść. No, absolutnie nie zalecam komuś takiemu, wiecie, wstaje od biurka, brzuszek, nie? Albo większa masa ciała i tak pomyślał sobie, a to fajnie, nie? Dla spalania kalorii albo kobiety dla zrzucenia celulitu, wejdę sobie teraz do wody. No powiem Wam, wejście do wody, kiedy jest śnieg i temperatura wody 3 stopnie, tak jak dzisiaj, jest mega szokiem dla organizmu. Ja się cieszę, że zaczęłam 1 listopada, że ta woda miała 10 stopni, bo mówi się, że łatwiej się wchodzi w zimie. Może i łatwiej się wchodzi. Niemniej jednak dużo szybciej czuć takie konsekwencje tego, w sensie takie mrowienia na całym ciele, szpilki po prostu wszędzie i dość ciężko wyjść z takiej wody, dlatego że pogarsza się koordynacja. Nasze mięśnie po prostu nie chcą pracować, zmarznięte, naczynia krwionośne obkurczone. Ja dzisiaj jak wyszłam w tych moich laćkach, to po prostu pogubiłam te laćki. Nawet nie zauważyłam kiedy, bo stopy miałam tak zmarznięte. Fakt jest taki, że jak już kilka razy tak morsowałam i chodzę sobie po dworze, tak nie do końca ubrana, to jakby szybciej odzyskuję temperaturę swojego ciała. No ale jak widać, to troszkę mi się ręka trzęsie. I taki miałam zamysł, żeby dzisiaj pójść na 5 minut i sprawdzić, czy prawdą jest to, co mi tutaj w internecie doradzają. Po prostu ja mam takie poczucie, że jest wielu doradców i wiele osób wie najlepiej i uważa, że po prostu ich rady są złote. Zastanawiam się, czy w ogóle te osoby faktycznie w ogóle morsowały, czy mają coś wspólnego z morsowaniem, czy mają w tej kwestii jakieś doświadczenie, bo wiecie, rada na zasadzie przestaniesz się telepać, jak wejdziesz na krócej. Albo jak wejdziesz na dłużej, to będziesz mieć reumatyzm. Jak się wchodzi na krócej, to działa super, jak się wchodzi na dłużej, to masz reumatyzm. Co by oznaczało, że właściwie to w Rosji chyba wszyscy powinni mieć reumatyzm, bo tam generalnie jest zimno, a w Rosji wiele kobiet ciężarnych nawet morsuje. Widziałam filmiki, gdzie przy minus 50 stopni ludzie wchodzili do wody. Fakt, że wchodzili na krótko. I już tak podsumowując. Jak woda miała 10 stopni, naprawdę łatwo było mi siedzieć 18 minut i było to mega komfortowe. Tak samo po wyjściu z wody miałam telepawkę, bo organizm próbował szybciutko się podgrzać. A ta telepawka jest, tak jak mówię, 15 minut później występuje. Tak przy temperaturze 6 stopni, w sumie całkiem nieźle mi się dalej siedziało, mogłam siedzieć długo. Tak przy temperaturze wody 3 stopnie jednak pojawia się szybciej dyskomfort, szybciej stopy bolą, wręcz aż po prostu bolą, pieką. Na ciele pojawiają się igiełki, ale takie, że jak wychodziłam z wody, to aż one po prostu miało się wrażenie, że one po całym ciele chodzą.
I tak samo po przyjściu do domu, a ja mam rzeczkę blisko domu, tak samo po przyjściu do domu po około 10 minutach pojawiła się telepawka, więc myślę sobie, że ta telepawka jest czymś normalnym. Po prostu organizm ma zimną powierzchnię ciała, wchodzisz do ciepłego, pijesz ciepłą herbatę, krążenie szybciej zaczyna pracować, w związku z tym krew, która była zimna no z całej powierzchni ciała, musi zostać ogrzana, a żeby ją ogrzać, to pojawia się telepawka. I oglądając różne filmiki na internecie, na YouTubie, bo chciałam zasięgnąć informacji tutaj właśnie w kwestii innych osób, takich bardziej doświadczonych, tutaj również polecam Wam filmy Wima Hofa. Okazuje się, że no właśnie nikt nie mówi o tych telepawkach, to jest ciekawe, nigdzie nie znalazłam informacji na ten temat. Natomiast oglądając filmy, dowiedziałam się o tym, że każdy jest inny, że to zależy. Jeżeli jednego dnia morsowałeś 10 minut, a kolejnego, kiedy idziesz morsować, na przykład się nie wyspałeś, albo psychika nie taka, albo stan organizmu, no coś się mogło zmienić i czujesz, że 5 minut jest wystarczające, to zrób 5 minut. Nie powinniśmy patrzeć na to, że już siedzieliśmy raz 18 minut, no to teraz już absolutnie powinniśmy chodzić na 18 minut. Początkujący zawsze krócej, zawsze z instruktorem. Więc to wszystko zależy od stanu wyspania, temperatury powietrza, wody, częstotliwości morsowania, adaptacji do zimna, od naprawdę wielu, wielu czynników. A takim pierwszą informacją, że trzeba wychodzić, jest to, że po tym jak się zrobiło w wodzie tak całkiem przyjemnie, bo zwykle po minucie dwóch robi się całkiem przyjemnie, pojawiają się pierwsze efekty telepania. Więc jak ja siedzę w wodzie i nie martnę w dłonie, nie martnę w głowę, mogę do Was spokojnie mówić, oddech mam uspokojony, to zakładam, że wszystko jest w porządku i nie mam hipotermii, którą jakby przegapiłam, bo drugi stopień hipotermii może być taki, że już nic nam nie telepie, a już całkiem normalnie nam się mówi. A być może, że w drugim to już nawet i pojawiają się jakieś problemy z mówieniem, czyli zaczynamy mówić tak trochę bez ładu i składu, bo krew wolniej płynie do mózgu. Więc pamiętajcie, że to jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo indywidualne. Każdy jest odpowiedzialny za siebie. Nie szarżujcie, nie przeginajcie. Słuchajcie swojego ciała. Skorzystajcie z porad bardziej doświadczonych osób, kiedy idziecie pierwszy raz morsować. Nigdy nie idźcie sami do wody, bo zawsze się coś może wydarzyć. No. Ja Wam życzę, kochani, pięknego dnia. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie mi łapkę w górę. Czytajcie na ten temat więcej, bo morsowanie jest super. Wszystko się napina. Wszystko. Pa!